Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy fantastyczną roladę z bakłażanem i mielonym mięsem. Jak się Wam spodoba, subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym przepisem. Zapraszam Was serdecznie na film. Na początek przygotujcie sobie blachę, wyłóżcie ją papierem do pieczenia, bakłażan umyjcie i zaczynamy kroić. Zanim zaczniemy kroić, musimy pozbyć się tej zielonej końcówki i kroimy bakłażan wzdłuż na cienkie plastry, takie mniej więcej do centymetra. Nie mogą być za grube. Teraz pokrojony bakłażan układamy ciasno na blachę. Przeplatajcie. Wtedy będzie naprawdę ciasno. Tak to ma wyglądać. Ja już zabieram się za krojenie kolejnego bakłażana. Bakłażan jest już poukładany. Po pieczeniu i tak będziemy go jeszcze układać. Teraz wystarczy posolić całość. Po wierzchu jeszcze polejemy oliwą. I tak przygotowaną blachę wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 200 stopni góra-dół bez termoobiegu i pieczemy 15 do 20 minut. A w międzyczasie zajmiemy się mięsem mielonym. Na początek rozgrzewamy patelnię, wlewamy odrobinę oliwy. Patelnia jest już nagrzana, olej również. Teraz wrzucamy czosnek, 5-6 ząbków drobno posiekanych i dosłownie chwilkę podsmażamy. Teraz dorzucam cebulę pokrojoną w drobną kostkę. To jest jedna średnia cebula. Dorzucam jedną średnią marchewkę startą na tarce, na grubym oczku. Od czasu do czasu mieszamy, tak żeby cebula zmiękła, marchewka również. Już teraz delikatnie posolę, to nam przyspieszy ten proces. Warzywa szybciej zmiękną. Już teraz wrzucam mięso mielone z łopatki wieprzowej. Bardzo fajne mięsko. Jest odpowiednio tłuste. I mieszamy łopatki wieprzowej. Jest tutaj 800 gramów. Już dodaję roztarty rozmaryn, około jednej łyżeczki. Następnie roztarty suszony tymianek, również około jednej łyżeczki. I cały czas podsmażamy, od czasu do czasu mieszając. Już teraz pieprz, u mnie zwykle sporo. I jeszcze delikatnie posolę. Mieszamy i rozgniatamy te większe grudy mięsa, żeby one takie nie były. Ma być sos w miarę jednolity, bez takich większych kawałków mięsa. Rolada jest naprawdę bardzo prosta i szybka. W międzyczasie, jak bakłażan nam się podpieka, jesteśmy w stanie zrobić cały sos, skompletować całe danie. Już teraz dorzucam połowę małego koncentratu pomidorowego. Teraz wystarczy przemieszać. Jak przecier pomidorowy czy pomidory, to jedna łyżeczka cukru. Osoby, które nie tolerują cukru, mogą zastąpić go łyżeczką miodu. Zostaje nam jeszcze tylko dolać około 50-100 ml śmietanki 30. To nam całość tego naszego sosu zagęści dodatkowo i redukujemy. Redukujemy nadmiar płynu, tak żeby stworzył się gęsty, bardzo gęsty sos. Już możemy patelnię zdejmować z gazu. Spójrzcie, jak to fajnie się już zagęściło. Nadmiar płynu jest już zredukowany. Teraz tylko sprawdzę. Delikatnie tylko jeszcze dosolę. Wystarczy przemieszać. I patelnię można już ściągać z gazu. Niech zawartość delikatnie się przestudzi. Bakłażan właśnie wyjechał z piekarnika. Dam mu chwilę, aby się przestudził. I będziemy zwijać naszą roladę. Bakłażan się troszkę nam ostudził. Teraz wystarczy go poukładać tak, żeby nie było wolnych przestrzeni, tak jak tutaj. Tak więc jeden na drugi delikatnie zarzucamy bakłażan, dociskając nawet. On jest mięciutki w środku, on się dostosuje, on się fajnie zachowa, on się ułoży.
Można go jeszcze podociskać tak, żeby był bardziej ściśnięty. Teraz wystarczy wyłożyć już nasze mięso i mięso również należy rozprowadzić taką cienką warstwę. Kolejna rzecz to ser żółty. Ułożymy 4 plastry. Pamiętajcie, żeby tylko zostawić odrobinę miejsca samego bakłażana. To nam potem sklei całą roladę. A teraz już wykorzystując papier do pieczenia, będziemy delikatnie całość zawijać do środka, dociskając cały czas w ten sposób i znowu do środka i znowu dociskamy. Można sobie już to przesunąć. Spójrzcie, jak już to pięknie wygląda. Teraz znowu do środka i znowu dociskamy. To wszystko nam pięknie się ułoży. I już ostatnie zakręcenie. Jak widzicie, wyszło to pięknie. Teraz wystarczy już papier przesunąć na środek. Rolada nasza z bakłażana jest ładnie uformowana. Na sam koniec już z góry nakładamy ser żółty, kilka plasterków. I tak przygotowaną roladę wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 200 stopni, góra-dół bez termoobiegu i pieczemy do czasu, aż ser ładnie się nam zapiecze. Rolada właśnie wyjechała z piekarnika, zaraz będziemy ją testować. Pokroimy ją teraz, pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. O, kremik dosłownie. Spójrzcie, spójrzcie na to, spójrzcie na ten środek. Bajka. Teraz jeszcze na sam koniec posypiemy szczypiorem. Rolada wyszła naprawdę fantastyczna, a jak w smaku, to zaraz Wam powiem. Jest sezon, tak więc szczypior musi być wszędzie. Ja uwielbiam. Przetestujemy teraz rolada. Fantastyczny smak. Coś naprawdę wspaniałego. Uwielbiam bakłażan, a w połączeniu z mięsem mielonym, odrobiną śmietanki i koncentratu pomidorowego, to już w ogóle jest niesamowity smak. Do tego czosnek, oliwa. Polecam Wam ten przepis. Będziecie naprawdę zachwyceni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, zasmakuje. Jak już zrobicie, dajcie jakiś komentarz. Łapka w górę, mile widziana. Jak zwykle Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajka.